A teraz po 16, o 16 mieliśmy zaczynać, więc z takim kwadransem chyba możemy chciałbym oficjalnie otworzyć to nasze dzisiejsze zgromadzenie. Oficjalnie, ponieważ prosiła o to policja, oficera. Chcę przypomnieć, że obywatele RP, zgodnie ze swoim zwyczajem, rozpoczętym od dnia, w którym Prawo i Sprawiedliwość znowelizowało ustawę o zgromadzeniach, czyniąc ją niekonstytucyjną, my nie zgłaszamy żadnych zgromadzeń w Urzędzie Miasta. Uważamy, że korzystamy wprost z artykułu 57 polskiej konstytucji, który mówi o wolności zgromadzeń. To jest wolność, to nie jest prawo. To jest wolność, której nie wolno koncesjonować państwu ani ograniczać w żaden inny sposób, jak tylko ustawą i w tych tylko przypadkach, w których nasza wolność ogranicza wolność cudzą. Tego staramy się nie robić nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach i o to również proszę wszystkich, którzy w naszym zgromadzeniu zechcieli uczestniczyć dzisiaj. Bardzo za to dziękuję. Z takich przepisów porządkowych chciałbym poprosić o niewznoszenie okrzyków, jak zwykle, a już zwłaszcza obraźliwych. Tym razem nie będziemy skakać przez żadne barierki. Jesteśmy tutaj po to, aby Andrzejowi Dudzie przypomnieć o trzech, nie dwóch, trzech ustawach, które dotyczą ustroju polskich sądów. Dwie z nich Andrzej Duda zawetował, twierdząc, że przygotuje sam własną inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie. I w tej sprawie oczekujemy od niego twardo, aby projekty ustaw, które sam przedłoży, różniły się czymś istotnym od tego, co w Sejmie i w Senacie uchwaliło Prawo i Sprawiedliwość, a co przeczy duchowi i literze polskiej konstytucji oraz wprost unijnemu traktatowi akcesyjnemu, którego Polska jest sygnatariuszem i którego my wszyscy jesteśmy beneficjentami. Jest jeszcze trzecia ustawa o ustroju sądów powszechnych. Ona przeszła, Andrzej Duda ją podpisał i cóż, trzeba będzie powodować nacisk na sądy, aby prezesi sądów i wszyscy sędziowie nie uznawali samowoli ministra Ziobro, prokuratora generalnego, który narusza niezawisłość sądów. Sądów, moi drodzy, trzeba będzie bronić. Sądy nie tylko bronią nas. Sądy, jak każda inna instytucja demokracji i jak każda inna instytucja stojąca na straży praw obywatelskich, potrzebują naszego wsparcia. I nadchodzi taki czas, kiedy będziemy musieli tego wsparcia im udzielać. To jest taki czas, te najbliższe tygodnie, w których wszyscy w napięciu czekamy na kolejne ruchy po stronie władzy i w których stopniowo tracimy złudzenia. I wiemy już z coraz większą pewnością, że naprawdę nadchodzi mroczny czas, że naprawdę istnieje po stronie władzy mocna i stanowcza determinacja na zwarcie. Słyszymy zapowiedzi o tym, że PiS od swojej reformy sądownictwa, jak to nazywają, czyli od planów podporządkowania sędziów woli jednej politycznej partii, nie zamierza odstąpić. Słyszymy zapowiedzi ataku na media. My, obywatele RP, słyszymy artykułowane wprost do nas pogróżki dotyczące naszych środków finansowych
oraz naszej osobistej wolności. Jesteśmy gotowi do tej konfrontacji. I jesteśmy gotowi stawić czoła temu bezprzykładnemu marszowi PiSu i jego zwolenników. Marszowi tepczącemu podstawy polskiego demokratycznego ustroju. I marszowi tego fanatycznego tłumu, który jest gotów zdeptać nas wraz z naszymi prawami. Jesteśmy gotowi i będziemy tu stali pewnie każdego tygodnia tu i pewnie każdego tygodnia tam na Nowogrodzkiej, a pewnie w najbliższych tygodniach trzeba będzie zacząć pojawiać się przed tymi budynkami polskich sądów, w których wnętrzach będą się odbywały decyzje wydane na podstawie świeżo uchwalonej ustawy. To będzie trudny czas. My, obywatele RP, mamy akurat taki dziwny zwyczaj, że kiedy protestujemy, to liczymy na skutek tych protestów, a nie tylko na to, że wyrazimy swoje oburzenie. Najbardziej znanym przykładem tego typu naszej postawy jest to, co robimy tutaj, na krakowskim przedmieściu, każdego 10 dnia miesiąca. Ponad rok temu rzuciliśmy w twarz tej władzy, tu z tego miejsca, dokładnie mówiąc, z tego cienia, w którym większość państwa teraz tutaj stoi, ultimatum. Oświadczyliśmy, że nie zejdziemy. Mamy prawo demonstrować tu oko w oko z władzą. Żadna przemoc, żadne bluzki tłumu, żadne przekleństwa Jarosława Kaczyńskiego i żadne nielegalne akcje policji przed tym nas nie powstrzymają. Dotrzymaliśmy słowa, ale to nie o nasz honor tu chodzi. Chodzi o wolność zgromadzeń, której efektywnie tu, na krakowskim przedmieściu, obroniliśmy. Wbrew zakazom każdego 10 dnia miesiąca odbywają się tu, w tym zakazanym przez Kaczyńskiego miejscu, wielotysięczne, nielegalne siłą rzeczy, ale zgodne z polską konstytucją i wszelkimi normami prawa międzynarodowego, demonstracje. Obroniliśmy. Tego kawałka demokracji my faktycznie obroniliśmy, a nie tylko krzyczeliśmy, że mamy taką wolę. Kiedy dzisiaj pomyślimy o tym, że możemy wygrać batalię o polskie sądy, to jest to już jednak sprawa poważniejsza. Można było zapobiec ministerialnej nominacji przestępcy Kamińskiego i nie naruszało to podstaw tej władzy. Można było, gdyby starczyło nam determinacji. Fasz Kaczyńskiego niż patologię oszustów. Dziękuję pani bardzo. Mogło się też tak zdarzyć, gdyby starczyło nam determinacji, że obronilibyśmy Trybunału Konstytucyjnego i ta władza mogłaby trwać. Dzisiaj jednak, kiedy bronimy tych podstaw polskiego ustroju, które wiążą się z wymiarem sprawiedliwości, kiedy widzimy tak ogromną determinację władzy, powinno nam przyjść do głowy, że kiedy wygramy tę batalię, to ta władza od tego runie. To jest bardzo poważne pytanie. To nie tylko ta pani niespecjalnie zrównoważona, która przed chwilą szarpała się z mikrofonem, stoi za tą władzą. Za tą władzą, lekko licząc, stoi taka sama część polskiego społeczeństwa, jaka popiera dzisiaj opozycję. A większość z nas, 60% wyborców, regularnie w dniu każdych wyborów głosuje przeciw wszystkim. Nie wrzucają głosu do urn, ale głosują przeciw wszystkim partiom, które startują w wyborach. To bardzo poważny problem, a wzbieranie polskiego konfliktu jest dzisiaj sytuacją groźną.
Ja chcę powiedzieć, że jako jeden z uczestników jednego z ruchów obywatelskich, które usiłują stać dzisiaj na straży Konstytucji, uważam, że nie sukces wyborczy tej lub innej partii, nie sukces wyborczy tej lub innej koalicji i nawet nie odsunięcie od władzy partii, która reprezentuje ogromną część polskich wyborców, tych, którzy za nic mają swobody demokratyczne i wolności człowieka. To nie to powinno być dzisiaj naszym celem. Naszym celem jest i powinna być konstytuanta. To przede wszystkim powinniśmy zrobić wtedy, kiedy zaczniemy wygrywać, bądź też wtedy, kiedy zaczniemy efektywnie zmuszać te władze Prawa i Sprawiedliwości do ustępstw. Konstytuanta. Przegląd podstawowych zasad organizujących ustrój demokratycznej Polski. Przegląd podstawowych praw człowieka i obywatela, w tym praw kobiet spychanych pod dywan nie przez ostatnią władzę, ani nie przez tę i poprzednią, tylko przez wszystkie władze III Rzeczpospolitej. Prawa mniejszości seksualnych spychane pod dywan przez wszystkie władze III Rzeczpospolitej. Tuperele w rodzaju wychowania seksualnego w szkołach spychane solidarnie przez wszystkie władze, od lewicy do prawicy, przez całą historię III Rzeczpospolitej. Niezależny korpus urzędniczy, który nigdy nie powstał w sposób stabilny i bezpieczny. Obsada spółek Skarbu Państwa. Można tych rzeczy wymieniać w nieskończoność, a na końcu tej listy znajdzie się też, może nie na końcu, ale w centrum, przepraszam, tej listy, znajdzie się też polski wymiar sprawiedliwości, który przecież daleki od ideałów nie był, że przypomnę niejakiego pana Felicjana, który spędził w zakładzie psychiatrycznym 14 lat swojego życia na podstawie nieprawidłowo wydanych wyroków sądów. Za ten wyrok nikt z sędziów nie odpowiedział. Jest takich problemów sporo. One wszystkie mają obywatelski charakter. One wszystkie powinny być przedmiotem naszej troski i żadnego z nich nie wolno zostawić partią. Jeśli dzisiaj przywódcy opozycji mówią nam, najpierw przywróćmy na nogi ten wywrócony stolik, na którym dało się grać w demokrację, a potem podebatujmy o prawach gejów, to ja chcę dzisiaj twardo oświadczyć przywódcom opozycji, jesteście śmieszni. Nikt tych obietnic wyborczych nie kupi. Środowiska LGBT zwłaszcza. Gdzie była debata o prawach mniejszości seksualnych w 25-leciu polskiej niepodległości? Który z was odważył się podnieść ten problem? Który z was odważył się zaproponować jakąkolwiek ustawę? Nie wspominając już choćby o dyskusji społecznej na ten temat. Chcę dzisiaj twardo oświadczyć parlamentarzystom opozycji, że nie wystarczy również słuchać sondaży. Nie wystarczy skręcać na prawo, jak to niedawno usiłowała zrobić Platforma Obywatelska, wsłuchując się w głos narodu i jego stosunek do uchodźców na przykład. Jak daleko posuniecie się jeszcze na tej drodze? Jak daleko posłuchacie sondaży? Większość Polaków opowiada się za karą śmierci. Czy to również znajdzie się w programie wyborczym oferowanym nas z okazji śmiertelnego starcia z PiS-em? O co to starcie ma się toczyć? Prawdopodobnie przyszedł dzisiaj czas i chciałbym, żebyśmy nie krzyczeli, a więcej myśleli. Żebyśmy się uważnie wpatrzyli w te litery tworzące napis Konstytucja i te dwa piękne, wpisane w nią dwa hasła, ty i ja, na tym tle widoczne. Chciałbym, żebyśmy wszyscy przez najbliższe tygodnie solidnie pomyśleli, jak to zrobić, żeby Polskę przywrócić wszystkim Polakom. I uwaga, wszyscy Polacy, to nie tylko my, którzy głosowaliśmy na partię opozycji, o ile ktoś z Państwa na nich głosował, bo ja akurat nie. To nie ci, nie tylko ci, ale również ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, Kukiza czy innego rodzaju prawicową egzotykę. Ale to zwłaszcza ci, tych 60% z nas,
którzy nie głosują wcale, ponieważ uważają, że polityka w Polsce brudzi, jest nieuczciwa, nieszczera i nie rozwiązuje żadnego z polskich problemów. Czy to jest prawdziwy pogląd, czy fałszywy, on tkwi w głowach naszych rodaków i jest społecznym faktem. Jest najwyższy czas, by poważnie wziąć go pod uwagę. A zdaje mi się, że dobrze wszyscy wiemy, że nasi rodacy przez ponad ćwierć wieku historii niepodległej Polski mają wszystkie, jak najbardziej racjonalne powody, by takie właśnie, a nie inne zdanie mieć o polskich politykach. No trudno. Czas prawdopodobnie przyjdzie nam na to, by nie tyle odbudowywać polskie państwo, ale by je zbudować na nowo, tak żebyśmy wiedzieli, co znaczy każda litera polskiej konstytucji, żebyśmy wiedzieli, co znaczy i po co jest każde konstytucyjne prawo, żebyśmy wiedzieli, co to znaczy niezawisłość sądów, żebyśmy dobrze wiedzieli, dlaczego mandatu sędziów nikomu nie wolno podważać, żebyśmy wiedzieli, po co i dlaczego kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego mijają się z kadencjami władzy w parlamencie. Żebyśmy świetnie wiedzieli, dlaczego tak jest, że władza sądownicza po to właśnie przede wszystkim służy, by się przeciwstawić politycznej większości. Żebyśmy to wszystko wiedzieli, pisząc na nowo polską konstytucję, choćby ona nie zmieniła swojego brzmienia i choćby byśmy odtworzyli każdą literę tej niezłej przecież konstytucji, którą mamy dzisiaj, a którą dziś depcze Prawo i Sprawiedliwość. Potrzeba będzie od nas bardzo wiele odwagi prawdopodobnie w najbliższych czasach. Wszystko wskazuje na to, że impet Prawa i Sprawiedliwości wzrasta. Wszystko wskazuje na to, że czekają nas, mimo upałów, czasy raczej mroczne. Ale przede wszystkim, bardziej niż odwagi, potrzeba nam empatii, również adresowanej do tej pani, która przed chwilą szarpała mój mikrofon. Potrzeba nam empatii i zrozumienia zasad demokracji. Ja bardzo chciałbym prosić o to przede wszystkim tych, którzy chodzą z nami na demonstracje. Nie szukajmy większości. Racja nie jest w mniejszości. Przeciwnie. W demokracji, o którą walczymy, chodzi o to, by szacunek i należne mu prawa miał każdy i każda mniejszość. By samotnie stojący naprzeciw wrogiemu tłumowi człowiek miał należytą prawną ochronę. Nie tylko ze strony policji, ale również w sercach każdego z nas. O to chciałbym bardzo serdecznie prosić. W tym właśnie czasie, w miarę spokojnym, kiedy zbieramy się wszyscy do stawienia czoła rzeczom prawdopodobnie strasznym i być może bardzo gwałtownym. Dziękuję bardzo.